będzie się. Były w górnej bazylice, głównie. Klasztor też bardzo mocno ucierpiał, ale jeżeli chodzi o bazylikę, to górna bazylika, co pokaże, co spadło i czego nie ma. To najwięcej pieniędzy przyszło jednak, jeżeli chodzi o na Syrów, przyszło na bazylikę i na klasztor. Dla zachowania po prostu tego, co jest na przechodzimy. Tu mamy muzeum, żeby nam do muzeum sobie wejść, potrzeba dodać z półtorej godziny. Aha, prawda? To trzeba przyjechać po prostu jeszcze raz do Asyżu. A w ogóle do Asyżu to jeszcze możecie przyjechać jeszcze raz. No jasne. Dziękujemy. Powinniśmy nawet. Nawet właśnie. Na Arabę w ogóle trzeba mieć tak z tydzień, żeby coś zobaczyć, Zapamiętać. Tu mamy nasz sklep. To też nie mamy czasu. No bo macie mieć czas wolny bliżej świętej Klary, tak. Więc chyba, że nie chcecie mieć świętej Klary. Chcemy mieć. Na tutaj. Idziemy do świętej Klary. Dobrze. Muszę prowadzić. I teraz słuchajcie, żeby zobaczyć apartament papieski, to patrzymy tam, za tym dachem wieżowym, który widzieliśmy, mamy dach wyższy i dłuższy. To jest salon papieski, apartament papieski. Aha, widzę. No, tak. Widzimy po prostu, jaki jest duży. Centrum bardziej pójdźmy, bo stąd będzie więcej widać. Jest oświetlona, tutaj proszę też nie robić, bo te ci będą jeszcze bardziej krzyczeli niż ci dolni na światła lamp. Jak tamta, załóżmy, była bazyliką triją paschalnego, ale Wielkiego Piątku, tej ciszy Wielkiej Soboty, tak tutaj mamy bazylikę, która jest obrazem zmartwychwstania i miłosnowienia, bo jest wysoka, strzelista, 12 kolumn. Na stokolach, że tak dobrze nie widzę, ale nie wiem, jak im liczyć.
zawsze mi wychodzi więcej. Bo nikt mi nie powiedział, które kolumny trzeba liczyć, bo tu się liczy któreś kolumny. 12. Do 12. Nie tutaj tak, to w tej nawie zawsze się liczy. Znaczy liczy się te, które mają charakter nośny, tak? Czyli po prostu psy. No ale ta też by miała, nie? Tak, a też tą też A ty się liczy? Nie, też już nie ma. Mamy bardzo dużo strzelistą budowana na bazie krzyżowym świetlnym, ale ona budowana to katedra pontyfikalna. Nie było oczywiście utrawy, budowano tą bazę. Czyli długa nawa, szeroka nawa, bez kap i zboczy, albo bardzo dużo. Zawsze akurat przez całe znaki bardzo Damiana, mamy Chrystusa, który ma oczy otwarte, czyli jest Chrystusem zmartwychwstałym triumfującym. Czyli nie Chrystus triumfant, tylko Chrystus patiens, czyli cierpiący. To jest ta część Cima Bułego, gdzie nawet ten kres właśnie pozwoliłby nam po przywiązaniu jakby negatyw nam się zrobił. I górki, główna, tak? Nie, myślałem, że jakieś pytanie będzie. Główna część, główna nawa, dziostro i łóżkowa. Dolna część, pierwszy pas, jakbyśmy materiał powiedzieli po prostu na ścianie. Drugi pas, łóżkowy, ten najbardziej centralny, mówi nam o życiu świętego Franciszka. Natomiast główna część, po tej stronie jest 16 scen ze Starego Testamentu. Po mojej prawej stronie 18 scen z Nowego Testamentu. Oczywiście też kreski zniszczone. I jest tak, że tego, czego nie można już odzyskać, nie robi się fikcji. Więc po prostu nie da się odzyskać, nie robią fikcji, że będą domalowali, później będą mówić, że to namalował Giotto. Tak naprawdę namalował ojciec Tomasz. Na przykład, nie? 1997 rok, trzęsienie ziemi, 4 osoby zginęły podczas tego trzęsienia ziemi. Spadły kreski, rozwalały ołtarz, czyli musiały spaść te dwa skrzydła. Tutaj, gdzie jest ewangelista Mateusz, bo zostali trzej ewangeliści są, no i fragment nieba. Jest 2 miliony kawałków, gdzie będzie Mateusza. Nie da się od razu tego zrekonstruować. Cały czas prace są prowadzone, ale na razie, jak mówię, dzisiejszy jeszcze nie jest tak, jak jest. Przechodzę sobie.